Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Na jakich warsztatach? W dniach 13, 14 i 15 maja w Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach odbyły się edukacyjne warsztaty pszczelarskie pod tytułem W sercu ula. Zajęcia poświęcone były jakże aktualnej i istotnej w obecnych czasach tematyce ekologicznej oraz roli i znaczeniu pszczół w ekosystemie. Uczestnikami warsztatów były dzieci klas pierwszych i drugich pionkowskich szkół podstawowych. Warsztaty poprowadzili przedstawiciele Stowarzyszenia Pszczelarzy Puszczy Koźnickiej w Pionkach. Podczas zajęć dzieci mogły zapoznać się z szeroko pojętą biologią rodziny pszczelej. Pszczelarze opowiedzieli również o zagrożeniach, jakie niesie współczesna cywilizacja dla środowiska naturalnego. Główną ideą warsztatów było uzmysłowienie najmłodszym słuchaczom, jak mogą zarówno obecnie, jak i w przyszłości zapobiegać degradacji środowiska. Żyjący na przełomie XIX i XX wieku słynny niemiecki fizyk, o którym się będziecie uczyć, wypowiedział takie znamienne słowa. Gdyby z planety zniknęła pszczoła, ludziom pozostałoby 4 lata życia. W tej chwili słyszy się coraz częściej, że całe rodziny pszczele giną. Zresztą doświadczamy to na własnej skórze, bo co roku musimy odnawiać swoje populacje pszczół, bo przynajmniej 10, 15, 20% tych rodzin nam ginie. Dzieci miały okazję z bliska przyjrzeć się temu, jak wygląda ul i pszczela rodzina, jak wygląda strój i wyposażenie każdego pszczelarza. Po części teoretycznej odbyły się zajęcia praktyczne. Każdy z warsztatowiczów miał okazję samodzielnie wykonać świece z węzy pszczelarskiej. Przeprowadzona została również degustacja miodów odmianowych. Warsztaty zakończyły się konkursem z nagrodami. Zajęcia pokazały najmłodszym mieszkańcom miasta i gminy Pionki, że pszczoły to nie tylko produkty pszczele. Zapylane przez pszczoły rośliny to dawanie nowego życia roślinom, a tym samym pokarmu dla ludzi i zwierząt. Róża, proszę bardzo, pierwsze miejsce. Dziewczyny.